Zadanie siódme. W okręgu podzielonym na 8 równych części poprowadzono cięciwy i otrzymano kąty alfa, beta, gamma, jak pokazano na rysunku. Punkt pierwszy. Alfa ma 45 stopni. No właśnie, czy to prawda, czy fałsz? Myślę, że nie trudno zauważyć, że jeżeli tutaj poprowadzimy kolejny promień tego okręgu, to kąt zaznaczony na zielono to jest 1 czwarta całego okręgu, czyli 1 czwarta z 360, to znaczy 90 stopni. I teraz mam nadzieję, że słyszałeś o kącie środkowym i wpisanym opartym na tym samym łuku. Ponieważ tutaj w tym zadaniu tę własność bardzo często wykorzystujemy. Otóż kąt środkowy ma wierzchołek w środku okręgu i kąt zaznaczony na zielono ma właśnie wierzchołek w środku okręgu i to jest kąt środkowy. Zaś kąt żółty alfa ma wierzchołek na okręgu. Jest to kąt wpisany. Ale myślę, że widzisz, że tutaj oba kąty są oparte na tym łuku. Widzisz? I kąt środkowy jest zawsze dwa razy większy niż kąt wpisany, oparty na tym samym łuku. Wobec tego, tu mamy 90 stopni, jest dwa razy więcej, kąt żółty będzie dwa razy mniejszy. Wobec tego jest to prawda. Kolejny punkt. Alfa równa się 2 beta. Teraz poprowadzimy kolejny promień na naszym rysunku. I zauważ, że ten kąt ma miarę 45 stopni. Dlaczego? Ponieważ jest oparty na 1/8 okręgu. Cały okrąg ma 360 stopni, a tutaj mamy 1/8, czyli 45 stopni. I teraz korzystamy z tej samej własności, co poprzednio. Kąt środkowy, kąt fioletowy, 45 stopni, jest dwa razy większy niż kąt beta, ponieważ kąt beta jest kątem wpisanym, ale opartym na tym samym łuku. Widzisz? Tutaj na fioletowo zaznaczam łuk, na którym jest oparty zarówno kąt ten środkowy, 45 stopni, i kąt beta. Kąt beta jest dwa razy mniejszy, to znaczy 45 podzielić na 2. Zauważ, że alfa ma 45 stopni, ponieważ tutaj masz trójkąt prostokątny, tu masz kąt prosty, to są ramiona tego trójkąta prostokątnego, jest to trójkąt równoramienny, wobec tego tu jest 45 stopni. A już powiedzieliśmy, że tutaj jest dwa razy mniej niż 45 stopni. Stąd alfa ma w sobie dwie bety. Więc zaznaczamy tutaj prawdę. Przejdźmy do punktu trzeciego. Gamma to alfa plus beta. Zauważ, co byśmy robili w zadaniu, gdybyśmy chcieli obliczyć czerwony kąt gamma? Dobrze by było mieć alfę i betę i mając teraz trójkąt, który ma kąty alfa, beta i ten biały tutaj kąt niezaznaczony, no właśnie, ten biały kąt byłby potrzebny do obliczenia gamy. Rozpiszmy gamę. Co to jest gama? Od 180 stopni, widzisz, to jest ten kąt półpełny, należy odjąć kąt biały. Tutaj nie zaznaczony żadnym łukiem. A jak ten kąt obliczyć? Oczywiście trzeba od 180, czyli od sumy miar kątów w trójkącie, odjąć alfę i betę. I wówczas otrzymujemy kąt biały. Wobec tego, jeżeli od 180 odejmiemy ten kąt biały, to zostanie nam gamma. Więc gamę przepisujemy, tutaj 180 także. Tutaj z kolei zmieniamy znaki wewnątrz nawiasu na przeciwne. 180 i 180 się redukuje i otrzymujemy, że gamma to jest alfa plus beta. Wobec tego zaznaczamy tutaj również prawda.